Urodził się w 1957 roku w Cieplicach. Jest z zawodu artystą plastykiem, założycielem grupy artystycznej Pławna 9, twórcą Zamku Legend Śląskich, Muzeum Przesiedleńców i Arki Noego. Niestrudzony animator kultury, brał udział w kilkudziesięciu happeningach artystycznych i przedstawieniach teatralnych. Tak w dużym skrócie można przedstawić Dariusza Milińskiego. O wiele więcej mówią o nim jego obrazy i on sam. Na piątkowym wernisażu swoich prac w Bokem CC zapewnił, że nadal pozostaje w swoim świecie strażnikiem bajek. Wolę jednak po prostu ten swój świat być strażnikiem bajek i po prostu i gadać, mamrotać takim właśnie fantasmagorycznym językiem, językiem takich naiwnych ludzi, bo wiele rzeczy z tego mojego życia, czy naszego życia, to jest albo bujda, albo to nic tu nie zmienia, ale jednak fajne jest poczucie takiego gołodupca, który sobie po ogrodzie biega za motylem i uczy się świata na przykład zwierząt przez glizdę, którą sobie dopiero co wyciągnie z ziemi. W tym roku mija 50 lat, odkąd artysta zaczął malować. W tym czasie zdołał wziąć udział w ponad 200 wystawach indywidualnych i w ponad 100 zbiorowych, m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Belgii i Stanach Zjednoczonych. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Inaczej człowiek już myśli, nie? Już jest człowiek stary, ale ja mam więcej czasu dla siebie. Ja po prostu nie brykam jak kozica po jakichś tam miejscach niebezpiecznych, nie? Także tego, ani nie uganiam się za panną, kurczę, dziewanną, która jeszcze gdzieś tam, tylko po prostu koncentruje się na robocie i to zaczyna być fajne, nie? To zaczyna mnie nawet mnie to kręci. Pracować nie przestał nawet na niedawnej wyprawie na narty w Alpy. W ciągu 10 dni zrobił 17 rysunków. Niektóre z nich możemy oglądać na wystawie w Bolesławieckiej Galerii. Ogromnie się cieszę, że artysta tej klasy, jak pan Dariusz Miliński, przyjął nasze zaproszenie. Dziś wyjątkowa wystawa, no nie tylko dla pań, bo jak widzimy, panowie również przychodzą, zbierają się, bo już niedługo wernisaż. Prace przepiękne, kolorowe, barwne, takie sielskie, zarazem bajkowe. A jest ich w galerii w Semraz Bolesławieckiego Ośrodka Kultury ponad 30. Z okazji Dnia Kobiet artysta sprezentował jednej z kobiet swoją pracę. Otrzymała ją pani, która miała najwięcej szczęścia w losowaniu. Dzień kobiet, dawaj, dziękuję.